Cześć, witajcie moi drodzy. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Będzie to nietypowy odcinek, trochę krótszy. Chciałam Wam pokazać nasz nowy sprzęt do kampera. Nie mogłam się doczekać, aż będziemy mieli nową toaletę kompostową w naszym kamperze, więc mam nadzieję, że jesteście gotowi. Będzie otwieranie. No więc spójrzmy, co mamy tutaj w zestawie. Okej. Dobrze zapakowana nakładka separacyjna. Tutaj jest zestaw akcesorii z głównym wiaderkiem. Zaraz wszystko otworzymy i pokażemy. Tutaj jest pojemnik na herbatkę. Przykrywka. Kolejna przykrywka na herbatkę. I dobra, teraz wyciągamy. Bezpiecznie zapakowane, lekkie. Tak jak widzicie moi drodzy, toaleta już jest złożona. Chwileczkę tylko to zajęło. Pokrywa toalety się podnosi i jest soft close, czyli wolno zamykająca się. Nie czaska ani nie jest jakaś ciężka, toporna, także bardzo dobrze chodzi. Tutaj w środku jest ta szara część, miękka, jak widzicie, jest separacyjna nakładka i siedzisko jednocześnie. No, z przodu leci herbatka, z tyłu lecą ciasteczka i one wtedy spadają odpowiednio do obu pojemników. Jeden pojemnik jest na herbatkę i on ma 10 litrów. Drugi jest na ciasteczka, 10 litrów. Bardzo łatwe są w wyciąganiu, leciutkie. I to jest rozmiar L. Toalety są też S i M. Wygodnie się siedzi, jest odpowiednia wysokość. My jesteśmy oboje wysocy, dlatego poszłam w rozmiar L, żeby mieć jednak troszeczkę wyższą tą toaletę. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy jej używać, ponieważ sprawdzi się to bardzo w Irlandii, gdzie jest bardzo mało serwisów takich do opróżniania toalety i jest to dosyć problematyczne, jeśli jedziemy w dłuższą trasę i musimy ją planować wokoło tych serwisów, tak, żeby zjeżdżać z trasy i pojechać opróżnić toaletę. Teraz jednakże ten problem nie będzie już dla nas ważny, ponieważ możemy sobie zutylizować to herbatka w trawę albo po prostu zwyczajnie wyciągamy tylko mały element i idziemy opróżnić to do toalety, albo ciasteczka, saperka i do ziemi, albo można też do czarnych, mieszanych śmieci wyrzucić w Irlandii. Także będzie to super rozwiązanie. Daje nam to o wiele większy komfort i jakby spokój jazdy podczas naszych wypraw po Irlandii i nie tylko. Także myślę, że super się sprawdzi ta toaleta w kamperze. Pokażemy też Wam, jak ona się będzie prezentowała w całości w naszej toalecie za chwilkę. Trellino Evo to innowacyjna, przenośna toaleta. Idealna na biwaki, kempingi, podróże. Wykonana jest z wysokiej jakości trwałego tworzywa sztucznego. Jest lekka. Jej wymiary to 33 cm wysokości na 39 cm szerokości i 43 cm głębokości. Można pomyśleć na tronie. Gdzie jest moje berło, ja się pytam. Gdzieś tam. Mówimy o starej toalecie, papa. Tu jest Trellino, a obok jest Tedford Porta Potti. Że macie porównanie. No, także teraz nowa toaleta wchodzi do kampera. Lekka, poręczna. Bardzo mi się podoba design tej toalety. Idealnie pasuje do naszego prysznica. Powiedzcie sami. Cześć moi drodzy,
Witajcie kilka tygodni później, dla Was to pewnie kilka sekund później. Wracam do Was z nagraniem i z taką recenzją, podsumowaniem tej toalety Trellino Evo L, toalety kompostującej, którą używaliśmy przez ostatni miesiąc, ponad miesiąc. Chciałam Wam przekazać też taki bardziej realny feedback, jakieś może porady, wskazówki. No co mogę powiedzieć? Jesteśmy zadowoleni z tej toalety. Bardzo, bardzo ułatwia nam podróżowanie. Jest wygodna, praktyczna, taka kompaktowa. Przede wszystkim jest lekka, bo waży tylko 4,9 kg. No i jest też pojemna, bo każdy z pojemników na herbatkę i na ciasteczka ma po 10 litrów. Więc na pewno więcej jesteśmy w stanie pomieścić w tej toalecie niż w naszej wcześniejszej chemicznej zwykłej, ponieważ no, nie używamy wody, tak? Wszystko, ciasteczka są przysypywane trocinami, żeby to wszystko było suche i żeby żadne zapachy się nie wydobywały. A jednak w chemicznych toaletach dołączenie herbatki i ciasteczek powodowało ten nieprzyjemny zapach, plus jeszcze spłukiwanie ze spłuczki wody dodawało więcej objętości. Dlatego też częściej trzeba było taką toaletę opróżniać. No, dodatkowy plus jest taki, że nie musimy już chemii używać, co jest super, ponieważ no, to były bardzo silne środki, sami wiecie, i one też mocno pachną, tak? Więc cieszę się, bo jest tu oszczędność pieniędzy, no i trochę jest to jednak bardziej ekologiczne, takie przyjazne naturze. Tak jak wspomniałam, no, nie zużywa się w ogóle wody, żadnych jakiegoś prądu ani baterii nie potrzeba, tak jak w naszej wcześniejszej toalecie potrzebowaliśmy baterii, bo mieliśmy elektryczną spłuczkę. A propos spłuczki, no bo nie powiedziałam Wam, nasza wcześniejsza toaleta się zepsuła. Mieliśmy ją raptem 2 lata, tania nie była, sami wiecie, produkty do kamperów są ogólnie drogie. Spłuczka przestała działać. Podejrzewamy, że coś zaś nie działo w środku, ponieważ raz działała, raz nie działała, a raz się włączała i non-stop spuszczała sama z siebie wodę. Sprawdzaliśmy baterię, Łukasz tam rozmontował, nic nie mógł znaleźć, o co tu chodzi. No a niestety, pisałam do kilku sklepów i tam dostawców do części do tej firmy, no i sama spłuczka 150 euro. Trochę nieporozumienie z taką cenę za spłuczkę, no ale cóż, takie mają ceny, nie można tylko samej tej płytki albo samego tego elementu na baterię wymienić, niestety trzeba cały element spłuczki kupować, no więc trochę nas to zniechęciło, szczerze mówiąc. Dlatego też przeszliśmy na toaletę kompostową i wybraliśmy tą toaletę Trellino. No jest to produkt robiony w Niemczech, w Düsseldorfie. Był tutaj dostarczony w ciągu chyba 3 dni do Irlandii, więc uważam, że bardzo szybko. Podoba mi się design, kolory są różne na ich stronie. Mają kilka kolorów, kilka rozmiarów do wyboru, dużo akcesorii. Można sobie dokupić te pojemniczki, worki na śmieci, jakieś tam inne jeszcze wiórki kokosowe i tak dalej. Także jest dużo opcji, dużo modeli. Jeśli chodzi o pojemność tych pojemników, no to producent mówi, że herbatki się mieści około 18 do 22 razy. Ciasteczek 11 do 20. Z czym, że my żeśmy wymieniali ciasteczka raczej tak po 8-10 użyciach. Po prostu jest wygodniej. Rachciach, worek zwinięty w pół do śmietnika, tak? No i myślę, że największym plusem jest to, że ja mogę też to robić, tak? Opróżniać toaletę. Wcześniej no to było tylko dla Łukasza niestety robota, bo no, mnie odrzucało, ja nie byłam w stanie opróżniać toalety. A teraz sama z siebie, Łukasz odkąd mamy toaletę kompostującą, to ani razu nie opróżniał. Biorę raz, dwa ten pojemniczek niebieski do opróżnienia herbatki, ten drugi pojemnik na ciasteczka, worek zawijam, wyrzucam, zero problemu. Jakie mogę Wam wskazówki podać? No więc sypać dużo trocin. Pierwsze kilka razy nie sypaliśmy, tylko tak trochę, tak, do przysypania. To jednak ciutkę było czuć po kilku dniach z tej toalety, więc później zaczęliśmy więcej sypać, po prostu żeby całość przykryć, ten poziom tak, ciasteczek przykryć. Można też używać tych kokosów, wiórków tych kokosowych. Fusy też z kawy bardzo dobrze zabierają zapachy wszelkie. No i na przykład soda oczyszczona, tak. Widziałam, że ludzie też używają tego, ja jeszcze nie używałam.
Na pewno powiedziałabym, żeby zamykać tą pokrywę podczas jazdy na ciasteczka, bo jednak jest, jak toaleta nie jest używana, no to jakby nie ma potrzeby, żeby było to odkryte. I dzięki temu jeszcze mniejsza jest jakby szansa na jakieś tam zapachy, tak? Można też do tej toalety dokupić wiatrak. To bardziej się sprawdza, jeśli ktoś ma naprawdę takie długie podróże, albo jeśli jest dużo osób w kamperze, no że jest duże, duże użytkowanie tej toalety, tak? Tak jak na naszą potrzebę 2-3 osoby, to nie ma absolutnie potrzeby, bo nie ma jakiegoś zapachu, a poza tym mamy okienko z wiatrakiem w toalecie, więc podczas używania po prostu je tylko włączamy i nie ma żadnego problemu. Co bym powiedziała tak dla kobiet? Jeśli siadacie na toalecie, no to jeśli robicie jedynkę, czyli herbatkę, no to lepiej się tak podsunąć trochę bliżej siedziska, gdyż żeby się upewnić, żeby to nie ściekało jednak do ciasteczek, do tej drugiej komory. Nie zaleca się siadać na tej pokrywie, jak jest zamknięta toaleta. Wiem, że robią te modele z drewna, gdzie jest pokrywa drewniana, no i na tym można siadać, to można jako stolik normalnie używać. Na tych się nie zaleca. Jednakże siadałam. Bo jak nie? Nic się nie stało. Także bardzo taki lekki, wytrzymały materiał. Nasi znajomi są przekochani i znają nas bardzo dobrze. Widząc, jak się cieszymy, że mamy tą toaletę kompostującą, Łukasz miał urodziny i kupili mu trociny chyba na 2 lata nam to starczy. Słuchajcie, wrzucę małe wideo z naszego spotkania i jak Łukasz odwijał ten prezent i szok, jego zaskoczenie to po prostu jest bezsenne. O nie! O nie! O matko i córko! Jeśli macie takich znajomych i lubicie takie śmiechowe prezenty, jest to opcja. Także mamy olbrzymi zapas teraz trocin, także starczy nam na bardzo długo. Jedyny podejrzewam minus dla niektórych, co może być, no to cena, no bo ceny się różnią od 300 do 600 euro, zależy jaki model, jaka wielkość. Jest to dosyć drogi produkt, no ale producent Trenino używa lokalnych dostawców i rzemieślników do budowania tych toalet. Też wynagradzają odpowiednio swoich pracowników. Nie jest to na wielką skalę produkcja, tak? Więc też muszą pokryć koszty. Jakość materiałów jest bardzo dobra. No, jest to zrobione w Niemczech, tak? Na miejscu wspierają lokalne, tam non-profitowe różne działalności, więc, że tak powiem, trzeba się zastanowić, czy warto wydać kilkaset euro na toaletę. Tak de facto tego produktu się używa kilka razy dziennie, więc to się zwraca. Nie ma tyle zużycia chemii, nie ma tyle zużycia wody, tak? Więc jest większa swoboda podróżowania. Dla niektórych to może być minus, ja to doskonale rozumiem. Jak wiecie, no cały van life'owy, karawaningowy sprzęt jest drogi, więc wszystko, co się kupuje do kampera czy do przyczepy, no to niestety kosztuje. Ale wydaje mi się, że taka toaleta to naprawdę się sprawdzi i no nie ma się to zepsuć. Dlatego uważam, że ta toaleta nam dłużej przetrwa. No i przede wszystkim daje nam większą swobodę podróżowania. No mamy taką wolność. Jak byliśmy na przykład teraz w Szwajcarii, no to było mniej tych serwisów. I to by się idealnie sprawdziło, ponieważ no nie jesteś jakby uziemiony, no gdzie teraz serwis zrobię, trzeba iść do jakiejś toalety z tą wielką kasetą, tak? I to jest takie widoczne, od razu widać, że idziesz się pozbywać toalety. A tutaj do woreczka, ciasteczka. O, nie czuję, że rymuje. Do śmietnika pojemniczek z moczem. Też wygląda bardziej jak kanister na wodę, a można go też do siatki małej włożyć i to nie jest takie oczywiste, że się idzie coś wylewać. I na przykład, żeby też zrobić mocznik, to jest zalecane, żeby to rozcieńczać też z wodą, jeśli ktoś chce używać tego do podlewania warzyw, roślin i tak dalej, tak? Więc żeby to rozcieńczyć porządnie. No ale na pewno jest to mniej takie oczywiste i nie rzuca się w oczy, jeśli się opróżnia taką toaletę. Także ogólnie polecamy. Chciałam jeszcze pokazać, jak sobie to wymyśliliśmy, tak? Tu sobie trocinki kupiłam taki pojemnik z otworem na trocinki. Oczywiście mamy olbrzymi zapas, ale chciałam, żeby to po prostu wygodnie się wsypywało. No tutaj Wam jeszcze pokażę. Podnosi się pokrywę. Pojemnik ten tutaj na herbatkę. On tu ma w środku taką membranę,
która się otwiera i zamyka. Otwiera się, kiedy po prostu spływa herbatka w dół pojemnika, a zamyka się po prostu już po spłynięciu, tak? Więc nic nie wycieknie i wszystko jest tak w miarę bezpieczne, tak? No i tak widzicie, ten pojemniczek jest taki po prostu nieoczywisty, wygląda bardziej jak pojemnik na wodę. No. A tu jest na dwójeczkę. I właśnie tak jak mówiłam, podczas jazdy można go przykrywać. Tu się odkłada. Z tyłu jest miejsce na to, także po prostu bierzemy, wkładamy worek. Firma Trelinopsa, takie zwykłe czarne worki. Można kupić te kompostowe worki, tak? Z tego co słyszałam, one bardzo szybko wchodzą w reakcję i mogą przepuszczać, jeśli na przykład używa się tej toalety przez tydzień non-stop, tak? No więc... tak. Sypiemy trocinki. Nie żałujemy. Zanim zaczniemy używać, sypujemy też trocinę, żeby to jednak było cały czas tam sucho. Ja sobie dodałam też jeszcze olejku cytrynowego, taki tak ładnie pachną. I można iść z biznesem i działać. Link do tej toalety Trelino Evo L, co my mamy, wrzucę w opisie filmu. Trelino też mi dało taki kod. Jeśli wpiszecie i będziecie chcieli kupować jakiś pełny zestaw tych toalet, to nie działa na te akcesoria i te, co możesz toalety sam zbudować, tak? Więc jeśli wpiszecie kod eksplorowanie, czyli tak się nazywa kanał, to dostaniecie zestaw promocyjny o wartości 30 euro ekstra. Mam nadzieję, że przyda się komuś ta informacja, ten vlog. Wiecie, co robić. Jeśli podobał Wam się ten filmik, proszę o łapkę w górę, subskrypcja. Będziemy bardzo wdzięczni. No i widzimy się następnym razem.